Laureatka ogólnopolskiego konkursu Oliwia Mutka, drugie liceum ogólnokształcące w Słupsku. Przypomnijmy, że Oliwia jest także w gronie 8 laureatów z całej Polski. Oliwia, jeszcze raz ogromne gratulacje. Bardzo jesteśmy z Ciebie dumni. Tak, dziękuję tak. Bardzo. Gratuluję serdecznie. Myślę, że słupski region jest dumny, że ma taką mieszkankę. Dziękuję tak bardzo. Oliwia, kilka słów. No to wolontariat jest jakby całym moim życiem. Ja tym żyję, ja tak funkcjonuję, ja staram się na każdym kroku, jakby jak zobaczę, że ktoś potrzebuje jakiejś pomocy, to coś zrobić. Ten tytuł tych 8 wspaniałych to jest naprawdę coś pięknego, czego życzę każdej osobie, która działa, bo to jest naprawdę ogromne wyróżnienie na całą Polskę i bardzo się cieszę, że to ja zostałam tą jedną z tych 8 wspaniałych w tym roku. Jest to niezwykłe przeżycie, taka gala. W tym roku gala odbyła się na Zamku Królewskim. Więc naprawdę samo wejście na ten zamek, zobaczenie tych wszystkich wolontariuszy innych, którzy siedzą uśmiechnięci, bo wolontariusz to jest zazwyczaj osoba uśmiechnięta, która się cieszy z tego, co robi i cieszy się z tego, że może pomagać. To było po prostu coś pięknego. Ja do tej pory jeszcze to przeżywam wewnętrznie w sobie i cieszę się. Usłyszałam też na tej gali zdanie, że wiadomo, większość wolontariuszy jest skromna, ale musimy się tym dzielić. Musimy się dzielić tym, co robimy, żeby inspirować innych do robienia też dobra dla naszego świata i dla innych ludzi. No i myślę, że to jest takie podsumowujące, taka puenta cała wolontariatu, żeby inspirować tym działaniem innych ludzi i pomagać i się rozwijać przy tym. Czy się to udało, zainspirować kogoś? Tak, mogę śmiało powiedzieć, że znam przynajmniej kilka osób, które teraz, jak zdobyłam ten tytuł, powiedziały mi, że one kiedyś, jak byłam jeszcze w szkole podstawowej, one patrzyły na mnie i zobaczyły, że jak ja gdzieś idę i coś robię, to oni później też bardzo chcieli to zrobić, bo widzieli, jaką radość mi to przynosi i jak bardzo to pomaga innym i wywołuje uśmiech na twarzach tym lub tym, komu pomagamy. A jak i komu pomagałaś? Jestem harcerką i to jest mój główny wolontariat. Harcerstwo to też moje życie, to jest mój styl bycia. I jestem wolontariuszką w moim Chówcu, to jest Chów jest Sławno. Prowadzę tam swoją jednostkę, harcerską brygadę ratowniczą. I działam wolontarystycznie, podarowuję swój czas, jakieś swoje różne rzeczy, żeby pomagać innym i działać, robić coś dla naszego mniejszego społeczeństwa. Działałam też, jak było to możliwe, ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Wiatraczek w Słupsku i pomagałam dzieciakom w zajęciach sportowych. Ćwiczyłam z nimi, pokazywałam różne ćwiczenia, jak to zrobić, pomagałam robić te ćwiczenia, no i sama też zorganizowałam takie jedne zajęcia dla nich. Czy to jest pomysł na dorosłe życie? Myślę, że tak. Myślę, że dalej w dorosłym życiu też będę chciała działać jako wolontariusz. Oczywiście chcę też pracować, bo jednak praca jest potrzebna nam wszystkim, ale wolontariat to jest coś nieodłącznego. Myślę, że każdy, pomimo tego, kim jest, co robi, w jakim jest wieku, powinien działać w jakimś wolontariacie i pomagać. Może niekoniecznie w czymś dużym, ale zaangażować się chociaż w jakąś jedną rzecz i robić to systematycznie, żeby nasz świat stał się choć trochę lepszym. A dlaczego warto pomagać? Warto pomagać, to jest takie moje wewnętrzne, to jest dla mnie. Warto pomagać, żeby zobaczyć po prostu ten uśmiech tych wszystkich ludzi, którym się pomaga, bo to jest największa nagroda dla wolontariusza. Zobaczyć, że zrobiło się coś pięknego dla kogoś, poczuć to ciepło tych ludzi i zobaczyć, że wniosło się jakąś radość do ich życia i ciepło do ich serca i nadzieję na lepsze jutro. Mam. Chciałabym bardzo pomagać chorym dzieciom. Ja sama mam chorego brata i wiem, jak bardzo jest potrzebna ta pomoc takim osobom. I chciałabym po prostu, żeby te dzieci miały bardzo dużo wsparcia, bo dzieci to są, to jest główna, to oni w ich wieku mogą
stracić tą swoją radość przez to, że właśnie nie dostali jakiejś pomocy. Mogą zatracić tą swoją chęć do życia, tą zabawę, tą beztroskość przez to, że muszą zmagać się z jakąś chorobą albo z jakąś złą sytuacją w swoim domu. I bardzo bym chciała, żeby właśnie takich dzieci było jak najmniej i żeby jak najwięcej osób takim dzieciom pomagało. Pomagać można niekoniecznie finansowo, również swoim czasem. Jasne, można chociażby udzielać korepetycji młodszym osobom, jeżeli jesteśmy z jakiegoś przedmiotu dobrzy. Możemy pomóc w zrobieniu zakupów starszej osobie, posprzątać coś, wyprowadzić psa. Jeżeli nie mamy pieniędzy, naprawdę jest wiele różnych form pomocy, które nie wiążą się z jakby z finansami. Wolontariat też pozwala nam samym się rozwijać. Pozwala na rozwijanie naszych różnych pasji. Niekoniecznie to musi być, nie musimy robić czegoś, czego po prostu nie lubimy. Nie musimy pomagać w gotowaniu komuś, jak nie lubimy gotować. Możemy zrobić coś innego dla tej osoby i przy tym też sami świetnie się bawić. Czego ty się nauczyłaś, pomagając innym? Ja nauczyłam się przede wszystkim wytrwałości i odwagi, że warto po prostu podejść do kogoś, zapytać, co się dzieje. Jak ta osoba nie chce mówić, to żeby jakoś zapytać, zachęcić do tej rozmowy, żeby wesprzeć ją chociażby rozmową samą. Nauczyłam się też organizacji własnego czasu, bo wolontariat w moim życiu pochłania dość sporą część tego czasu i nauczyłam się gospodarować tym czasem, ale także rozwinęłam swoje pasje, którymi są śpiew, ratownictwo medyczne i inne rzeczy.